Trójka młodych mężczyzn, 20 kg narkotyków, a w perspektywie 12 lat od siatki. Policjanci z Dąbrowy Górniczej rozpracowali siatkę handlarzy. Teraz dwóch trafiło do aresztu, a trzeci ma policyjny dozór. Szczegóły Bartosz Bednarczuk. Kolejny cios policjantów wymierzony w biznes narkotykowy w Zagłębiu Dąbrowskim. Kryminalni przejęli ponad 20 kg nielegalnych substancji. Zatrzymania trwały dwa dni. Zaczęło się od Dąbrowy Górniczej. Do drugiego zatrzymania doszło na terenie Będzina, gdzie w mieszkaniu 26-latka policjanci znaleźli ponad 700 gram suszu marihuany. Oraz następnego dnia na terenie Sosnowca policjanci w mieszkaniu 22-latka zabezpieczyli ponad 4 kg marihuany oraz amfetaminy. Wobec dwóch z trzech zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt jednego objęto policyjnym dozorem. Całej trójce grozi do 12 lat pozbawienia wolności.